Zespół pałacowo-parkowy w Klemensowie wrócił do Zamojskich. Prawowici właściciele zapłacili za niego 87 tysięcy złotych. Rodzina Zamojskich po długiej batalii odzyskała 18-wieczny pałac w Klemensowie. W skład majątku wchodzi 136 hektarów ziemi z zabudowaniem. Zamojscy stracili posiadłość w wyniku reformy rolnej w 1944 roku. Zarządzał nim starosta Zamojski w imieniu Skarbu Państwa. 10 marca bieżącego roku Skarb Państwa podpisał z nabywcami akt notarialny umowę sprzedaży za cenę 87 tysięcy złotych pałacu Klemensów. Bardzo się z tego tytułu cieszymy, ponieważ wraca do spadkobierców byłego właściciela. Skarb Państwa nie poradził sobie z nakładami i inwestycjami, jakie tam były potrzebne, i liczę na to, że ten obiekt odzyska swoją świetność, blask dla nas i następnych pokoleń. Zamojscy odkupili od Skarbu Państwa posiadłość za 87 tysięcy złotych. Sprzedano go za 1% wartości z tego względu, że budynek znajduje się w opłakanym stanie i wymaga natychmiastowego remontu. W przeciągu 3 lat od daty podpisania aktu notarialnego muszą podjąć czynności remontowe niezbędne dla tego pałacu. I w przeciągu 10 lat od daty nabycia nie mogą tej nieruchomości zbyć. I to są te dwa obwarowania, które wiążą nabywcy z tą nieruchomością. Pałac zasłynął dzięki reżyserowi Pawłowi Pawlikowskiemu, który to zaadoptował Pałac Zamojskich na filmowy klasztor, w którym wychowywała się tytułowa Ida. 22 lutego 2015 roku film zdobył Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny.